Wrzesiński Zakład Ogólnobudowlany Marbud za kwotę nieco ponad 230 tysięcy złotych wykonuje prace związane z przebudową i budową chodników na osiedlu Sokołowskim. Front robót jest obecnie prowadzony na ulicy Wareńskiego. Drogowcy przebudowują tam blisko półkilometrowy fragment chodnika. Stare i zniszczone betonowe płyty zastępowane są kostką brukową. To nie koniec dobrych wiadomości dla pieszych. Nowy chodnik powstaje również wzdłuż ulicy Kosynierów, a konkretnie na odcinku od Pabu Letnia do Szkoły Języków Obcych English House. Przypomnijmy, że nie tak dawno zakończyły się prace związane z przebudową chodników wzdłuż ulicy Ogrodowej i Batorego. Pierwsza inwestycja kosztowała 120 tysięcy złotych, druga niewiele mniej, bo 110 tysięcy złotych.